Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry South Park Kijek Prawdy. Idziemy złonić króla elfów. Zostawcie Tweaka. Nikt go nie będzie atakował. Bo dostanie plagą Egiptu. To jest umiejętność, którą ja teraz będę. Nice, to był dobry ten combo. A teraz czas na profesora Chaos. Profesor Chaos, kurwa. I je wyssaniem życia. Koniec. Tego jeszcze włóż się opierdolne na do widzenia. I się skończy. I się skończyło. Nie to, nie to, to. Pterdaken. Dobra, to nic nie ma. Jeszcze chcę wszystko sprawdzić. Nowa wiadomość od użytkownika Jimmy. Tamci zostają i się przyglądają. No kurwa. Ja tu za was walczę, a tu profesor Chaos. I jebka mechamu ich. No dawaj. Nope. I nope. Dobra. Zdolności. Mogę sobie wybrać nową. Dobra. To sobie wezmę, bo moje jiu-jitsu ich ogłusza. Dobra, wpadniemy jeszcze najpierw do kibla. A. Co ktoś zrobił z tym kiblem? No. Miało być tak pięknie. Miałem się zesrać. Idziemy do pokoju czwartoklasistów. Alright, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New kid? Carmen is using you, can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the new kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Cartman instead. Do the right thing. Don't let him Jew-wash your brain, new kid. Attack him! Now! Make him shut up! It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. Ah, fine. You're gonna be sorry, new kid. Na pewno nie będę żył w pierdole ci. Don't you know who you're dealing with? Spróbujemy go ogłuszyć. Hey!
Przynajmniej dostać osłonę. Nice. Odbity. W ogóle walczę z nim solo. Jest odporny na ogłuszenia, ale i tak... Ja tą tarczę dostaję. Która mi się bardzo przydaje w tej walce. Bo on ma bardzo dużo więcej życia. A przez to, że właśnie odbijam ataki i przez te naszywki jeszcze praktycznie mi się nie kończą pół... Znaczy no już mi się teraz kończą, ale... Fuck. Odbity. Ale teraz mam dużo ten, znowu punktów. Dawaj jiu-jitsu. Już 4200 mu tylko zostało. No dawaj! Dawaj! Dobrze, kurwa. Jezu, zmaltretowałem klawiaturę. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. No, but Twitter said that... Look over here! This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Okay. Greetings, humans and drow elves of Zaron. Clyde! He took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Spastika. I shall raise an entire army of darkness and kill the earth. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. No, powiedziałbym, że nieźle. Powiedziałem też, że coś tak się kurwa jarmoli za oknem, że nic nie słyszę. Invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Ja też muszę lecieć do łóżka. A rodzice będą krzyczeć. Poziom. Ulepszamy to. To będzie priorytetowe teraz, te plagi Egiptu.
kończyłem zadania. Gdzie w ogóle jestem? To nie. 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 Tutaj trzeba będzie się wybrać jutro. A po prostu w prawo. Biegniemy. Biegnę, no. Trzeba będzie najebać Kyle'owi. I to tak fest, trzeba mu będzie najebać. Mam nadzieję, że to jest moje chata. Mam nadzieję, że mnie kosmici też nie porwą, bo... You missed the news! Looks like we're gonna have the country's largest Taco Bell in our new town. Mommy and Daddy spied on your Facebook page and saw that you're making lots of friends. Why don't you tell us about them? No? Okay, well it's late, sweetie. Head on up to bed and I'll be there to tuck you in. Dobra, lecimy sobie w Kimkę. Żeby najebać jutro Kyle'owi. Tylko bez kosmitów, może dzisiaj. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Coś się dzieje. Co? Zaraz zobaczymy, kto kogo zabija. Nice. Już wiem mniej więcej, jakie przyciski za jakie plagi odpowiadają. Bo nie powinni paść od... Właśnie, od efektów nałożonych. Dobra, a nie mogę teraz tutaj. Będziemy na kurwę gnomy. Oh fuck. Nie spodziewałem się, szczerze mówię. Zostaw mnie. Tak go chyba nie zabiję. No nic. Atakujemy szczura. Okej. Okay. No powiedziałbym, że teraz z tą umiejętnością to takie dosyć proste. I just saw
sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. Może się czegoś dowiemy? He really has this gift. He's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. O mój Boże. Żadne dziecko nie powinno tego widzieć. Fuck. Znowu szedłem w tą pułapkę. Na myszy. Kurwa. Dobra. A, myślałem, że się uda. No dobra. Poprzednim razem jakoś lepiej mi to poszło. No nic, walimy go włócznią. W ogóle jakoś w walce nie używam zaklęć, ale... Dobra, po nim. W walce nie użyłem zaklęć, ale jakoś po prostu jest to dla mnie niewygodne. Nie wiem, nie udaje mi się. Okej, zobaczmy jeszcze raz tą scenę, jak nasi rodzice robią rzecz. Można to przewinąć? Okej, można było to przewinąć. No i dobra, i wychodzę tutaj. I nie mogę. Naprawdę nie wiem, jak ja mam tam przejść. Przez drzwi też nie mogę wyjść. Nie, tam jest jedyna droga. Tam mogłem z tym przewód rozwalić. Aha, okej. Okay. To jest tylko drabina. Wyliczone to by wiele wyjaśniało. Zwierzęta. Dobra, pokonamy sobie tego wielkiego szczura. To są trzy wielkie O kurwa, teraz to mogłem przesadzić. Mogłem przecenić swoje umiejętności. Faganości się wszystkie regenerują. Okej, przynajmniej ujebałem dwa na raz. Trzeba się było uleczyć. Z
zdecydowanie. Właśnie o to chodzi. Nie zobaczyłem, że mam tak mało życia. Teraz zjebałem. Dobra, mogę przejść tędy. Tędy nie za bardzo. Gnomie wdzianko. Co mi daje gnomie wdzianko? Może być. Naprawdę te odgłosy pukających się starych są irytujące. Spróbujemy teraz tak zrobić. Proszę Dawida. Okej, okay, zablokowane. Ten powinien paść. I ten też powinien paść. Dobra, ja mam na tyle spoko życia, że powinienem to przeżyć. Na wszelki wypadek weźmy sobie miksturkę. Przecież nie wiem po co. Ale oko... A to i ty też mogę to rozwalać. Nie wiedziałem. Mój Boże, nie! To... Ja przecież będę musiał dać, kurwa, nie wiem, jakieś 30 plus, żeby to oglądać i trzeba mieć skrzywioną psychikę. Naprawdę rozpieszcza mnie to, co robią moi rodzice. Hełm z gatek. A czy to są cycki moje... Ciekawe, czy mogę go ogłuszyć. Jakbym mógł, to żeby było spoko. Nie, jest odporne.
Ale dobra, ale dostaję tarczę z tego. Aha, ja nie miałem już... W ogóle nie ten klawisz klikam. Nie mam tych naszywek, bo miałem je na tamtych ubraniach, i praktycznie nie dostaję. Czemu? Kurwa, nic nie robię. Potężna magia była to. Nie dostaję swoich tych punktów umiejętności. Of. Właśnie nad głową przyleciała mi moszna. Okej, będziemy cały czas mu nakładać to krwawienie. Bo mu więcej robi niż ja na pewno. Zablokowane. I po nim. O Boże. Ja chyba będę kończył ten odcinek, ja muszę odpocząć. To po prostu zniszczyło mnie. Psychicznie mnie zniszczyło. Dobra, także ten odcinek trochę krótszy. Ja go kończę, bo tak, po prostu go kończę, no, musicie mi wybaczyć, ale to, co zobaczyłem w tym odcinku, niestety odcisnęło ten, sobie trochę piętno na mojej psychice. I no cóż, zapraszam na kolejny odcinek, który kiedyś tam będzie, a na razie to wszystko, żegnam się z wami, cześć.